Hej, to serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Terra Legacy of the Great Torment i mamy kolejną bitwę z Zakonem Krzyżackim. Tutaj musimy rozgromić chyba już ostatnie siły krzyżaków na północy, przynajmniej mam nadzieję, że to będą ostatnie siły krzyżaków na północy i będę mogła już uderzyć na Teufelund. Nieważne, na tą twierdzę tutaj, potem ją przemienuję. W każdym razie, kolejne siły krzyżaków do rozgromienia, mam nadzieję, że to już ostatnie siły krzyżaków, tutaj dwie armie. I na początek pogromimy sobie tą mniejszą, liczącą 800 ludzi. Tak więc, Beowulfie, Christopherze, ruszajcie w bój, poprowadźcie swoich ludzi do boju. No, ta bitwa raczej będzie szybka, tutaj specjalnie nie spodziewałem się, żeby krzyżacy postawili nam jakiś opór sensowniejszy. Dobra, ładna pogoda, tak więc możemy się rozstawiać. I jej, tutaj jest wzgórze, oni pewnie na wzgórzu staną, znają życie. I muszę jednostki posegregować, choć w sumie nie tak bardzo nawet. Ale dobra. Tak, łucznicy. I te oddziały. Oddziały konnicy, dobra. I to wystarczy mi, świetnie. Tutaj jeszcze nie uciekać, oczywiście. Dobrze. I wszyscy do tyłu troszkę. No i dobra, tutaj się rozstawię. Będę miała troszkę dłuższą drogę, ale po prostu nie będę musiała wchodzić pod górkę z powrotem. Bo jak tu się rozstawię, no to zejdę na dół i potem znowu pod górkę, a tak to ciągle na jednym poziomie będę mniej więcej. Tak więc tutaj się rozmieścimy. Oho. Nasi strzelcy, dobra. Lekka piechota, jej tam moja lekka piechota jest naprawdę lekka i to są słabe jednostki, ale nic lepszego nie mam. To boli właściwie bardzo. Nawet tutaj. Tutaj te moje bardziej specjalistyczne oddziały, znaczy mocniejsze po prostu. Jeszcze oddziały generalskie, dobrze. I zobaczmy ten oddział najemników, co tutaj mamy. To jest jazda. Też. A to jest ciężka jazda, okej. Okay. 17. Fajnie, że to mi zasłania tutaj, dobra, nieważne. Nie widzę jaki atak mają, ale obrony mają słabsze od moich tych. Ale przemotnych. Czyli taka pośrednia, okej. Okay. I macie oszczepy, tylko ile tych oszczepów będziecie mieli, to nie wiem, zobaczymy. Dobra. I jeju. Nie. Co jest złe w Medievalu, to to, że scrollowanie strasznie długo trwa i w opcjach nie ma opcji, żeby to przyspieszyć. No dobra. Tutaj. Zaczynamy. Okej, okay, komputer jakoś specjalnie dobrze się nie rozstawił, przynajmniej tyle. Jakoś mnie pocieszył tym i zapomniałem o jednej nosce, ale dobra, tych i tak raczej nie będę używać w tej bitwie. Dobra, to po prostu tym uderzę. Tych strzelców mam za mało, by jakoś sensownie ich wykorzystać. Ja wy tutaj przejdźcie. Jazda może już tutaj podbić bardziej. Wy się cofacie na górkę, prawda? Jo, macie balisty. Niedobrze. Tym bardziej kawaleria się przyda. W takim razie. Dobra, ogólnie powiem wam, że jest dzisiaj poniedziałek. Dokładnie 4 rano. Siadłam do nagrywania, ponieważ muszę coś zrobić ze swoim życiem przez najbliższe godziny, dopóki nie wyjdę z domu. I miałam początkowo w planach nagrywanie Asasyna, jednakże stwierdziłam, że w sumie tak tylko Asasyn wtedy będzie przez najbliższe dni na kanale, tak więc nagram dla was w takim razie Terę, bo na nagrywanie Tery jutro nie będę miała znów czasu, ponieważ wychodzi For Honor. No to dzisiaj nagram gdzieś tak rano właśnie za dwa odcinki Tery. Jeden dostanie się dzisiaj, drugi prawdopodobnie w środę, a potem się zobaczę, jak będzie z nagrywaniem tego wszystkiego. Ogólnie powiem wam, że wpadłem też w lekką pułapkę, jeśli chodzi o nagrywanie. Pułapkę, którą nie lubię wpadać, no ale to jeszcze wam wyjaśnię w najbliższym filmie informacyjnym. Prawdopodobnie gdzieś tak weekend, który zrobię odnośnie organizacji filmów na kanale. Tak więc tutaj tylko informuję, że jeśli chodzi o serię obecnie wszystkie na kanale, jak to jest poukładane, to po prostu będzie wyjaśnione w filmie. To ja muszę sobie, ja sam to ogarnąć,
troszkę, ponieważ wpadłem w pułapkę z seriami i po prostu wam przedstawię wszystko na najbliższym filmie informacyjnym. Wtedy. Dobra, wy tutaj. No może nie biegiem jednak. No to sobie przyspieszymy. To jeszcze zlikwidować. Właśnie, jaki wy macie atak? O, porównanie. Nie, nie wiem, czemu oni są oznaczone jak ciężka kawaleria, skoro to w sumie jest jednostka strzelecka. Dobra, zaatakować ich tutaj w każdym razie. Może ich dogonicie, zanim ci... O! Zostawili balisty z tyłu, ale teraz już biegną je chronić. Właśnie idą też sercami chronić, dobra, bez sensu. W takim razie... Wy możecie tych strzelców ostrzelać. Tutaj wy pozbędziecie się balist. Aria powoli będzie się zbliżać. Strzelać tych. Tutaj już idą lekką piechotą. Właśnie, macie coś sensownego. Macie włócznie i tyle. Dobra, bo tutaj też jest lekka piechota. Dobra, ta armia nie ma właściwie szans zbytu. Jest sensownego. Te balisty uciszone już spadać w takim razie. Ile ich tu zostało? 3. Dobra. Może się dobić. Bo ci nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I obrywają strzałami jeszcze. No dobra. Cofnąć się. Nie no, wracając jeszcze tak. Chciałem nagrywać asesyna początkowo, jak mówiłam, ale no właśnie po pierwsze stwierdziłem, że no przydałoby się wrzucić znowu coś stery. A po drugie uznałem, że jednak chcę tak bardziej luźną rozgrywkę, bo jednak w asesynie to jest fabuła i tak dalej, trzeba bardziej się skupić na tym. Jakoś to przeżywać, a tutaj po prostu podbijamy wszystko jak leci i szerzymy potęgę naszego państwa, które jest wyjątkowo słabe w tej grze jak na razie, ale to jest mało ważny szczegół. Jeszcze doprowadzę do tego, by Valhalla była potęgą. Spokojnie. Dobra, atakujcie tych. Można by w sumie zatykać konnicą tych strzelców, zwłaszcza, że oni właściwie włóczni nie mają. Gdzie tam będzie włóczni? Jest tutaj, na ich prawej flance, czyli na tych mogę spokojnie zaatakować ich. Ruszyli, dobra, cofnąć się. Wybiegłem na pozycję, bo oni już się ruszyli. Oni samą milicję tutaj mają. No ja w sumie też, ale mniejsza o to. Dobra, te dwa oddziały od razu do przodu. By tutaj kółko zrobić. Uderzy na tych. By tu, jeju, łucznicy, nie, błagam, nie ogniste ze strzały. Bez sensu w tej chwili. By do przodu, zuliki na flankę. Zuliki? Zuliki, tak się nazywają, mniej więcej. Ci biedni gonią mnie, tam. Dobra. Oderwać się. Ci już padli. Pokaż tu, pokaż tu. Kować. No. tak. To długo nie trwało. Dobra, w takim razie moja lekka piechota może uderzyć tędy. General is no true man. He flees the field of battle and abandons his men to their fate. Ty zaatakować? Oh.
Our men have captured the enemy general. Ojeju. Guard him well, so he can see us. Zastanawiałem się, gdzie się podzieli włócznicy. Oni moją... Dobra. Tutaj widać niestety, że gram rano, że właśnie stałam też. Dobra. Mój błąd. W tej bitwie. Ty dorwałeś jeszcze. Wygonić tych. By na tych uderzyć, trzeba rozgromić. Gonić tych. By uciekać. Kurde, potraciłem tych. Dobra. Mam nauczkę. Tutaj dorwani, dobra. Pokaż też tutaj, dalej. Nie, ale ci... Mleccy topornicy mimo wszystko jakoś się sprawdzają w tych bitwach. No dobra, walczą z inną milicją, ale... milicją. Nie wiem, jakoś to wychodzi. O dziwo. Zobaczymy, jak teraz będzie z tymi łucznikami. A teraz od flanki na tą garstkę. Nie dobiegli, dobra. Kontynuacja. Chcę wybić wszystkich. Niech nie uciesz żywy z tej bitwy. Koniec. Zero przetrwało, no straty 29. Znaczy dobra, nie, 37. Friendly Fire trochę był. No dobra. Tak czy siak nieźle. Ważne jest to, że już jestem na plusie z tego co pamiętam, więc będę miał uzupełnienia w najbliższym czasie, jeśli chodzi o wojsko. Execute. Nie ma litości. Dobra. Właśnie, to też mogę sobie przeszkalać wszystko. Pa, 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 pa. Coś jeszcze wojska bierzemy? Dobra, tą lekką jazdę bym wzięła. Nie jest droga. Ze dwa oddziały mi się przydadzą. Atakujemy. Tu już będzie gorzej. Jak z tą drugą armią? Niech steruje komputer. No dobra, robimy save'a. I rusza się bój po raz kolejny. Tutaj Arnold Blackenberg broni się. Generał zwykły. Co ty masz konkretnie? Masz trochę zuliki, no to nasi ludzie właściwie. Ci ludzie Grala. Dwa oddziały włóczni, trzy oddziały włóczni. No dobra, trochę tych sił ma. Dobra, mam radę. Najwyżej potracę tą lekką jazdę, żeby na męczeniu ich. Do boju. No. Ogólnie chciałbym dla was nagrać jeszcze jednego zwariowanego moda dosyć, jeśli chodzi o realia. Jednakże myślę, że to dopiero jak skończę to, tak więc ja bym chciał to szybko skończyć, choć to raczej długo się nie skończy. Kurde, nie wiem, bo to jest... Dobra, to jest właśnie element pułapki, którą wpadłam, o której wspominałam, jeśli chodzi o nagrywanie, ale to wam wyjaśnię w filmie kolejnym. Anyway, tutaj się rozstawiamy, przydałby się ogarnąć te jednostki, dobra, mniejsza i tak to zaś się popsuje, jak utworzę grupę. Piechota, zuliki, lepsza piechota, generałowie, ten oddział, dobra, niech będzie
użyję go. Skoro mówię, że zajmuje slot w armii. Grupa. Tutaj lekka jazda, znaczy jazda strzelecka, za nimi lekka jazda. Zaczynamy, oni są tam. Posiłki mi weszły na mapę, świetnie. By się już tutaj przemieszczać. Jak najszybciej. O, czy oni mieli balistę albo coś takiego? Chyba nie. Nie, dobra. To tutaj... Mam lekką jazdę. Pomęczcie ich strzelców. Zwłaszcza, że tutaj moi ziomkowie będą chcieli chyba szybko zaatakować. Gdzie oni są? Tu. Dobra, z tej strony idą. Dobra, świetnie. Niech się tu rozstawią. Niech idą z górze, o. Jeju, co wy robicie? Dobra, wiem, że potrzebujecie z bliska strzelić, ale bez przesady. ruszyli się. Chcę, żeby te posiłki uderzyły jak najbardziej slanki na nich. Dla tych strzelców tu mam lekko złe pole, chociaż nie, dobra. Powinni zgarnąć tą jazdę tutaj, co jedzie. To jest lekka jazda, tak? Light Cavalry, dobra. Akurat wystrzelą. I do przodu. Trochę za późno chyba to zrobiłam. No, wiadomo nas, ale nie powinni w ogóle nic teraz nie zdali, okej. Okay. Znaczy, dobra, ci oberwali, ale złamali się od razu, więc w porządku. Muszę się cofnąć troszkę. Wy tutaj. Tu. Wy tu. Z uliki slanki. Z ewentualnym spaśniem tej piechoty. Uderzysz na nich. Wy też. Tutaj z uliki do mini. Znaczy ich z uliki. Tutaj ciężka jazda uderza, więc ja tam wyślę już ten oddział, żeby wsparł. Zgenerał ich. Uderzyć, uderzyć. Wy macie trzymać linię. Wy tu. Zapomniałem tej armii atakować tu. Uderzyć. Christopher niech tu wesprze linię. Bołów tutaj. Wystrzelać tego generała. Zatakać tu, złamy się ich wtedy. Tutaj tracę ludzi mocno. I o lekkiej jazdzie też zapomniałem, dobra. Widać, że ja wstałam. Dopiero, wyraźnie. Więc wybaczcie błędy w tym odcinku, jakie będę popełniała. Pod względem taktycznym. Dobra, zostawić ich tutaj zaatakować. Dobra, tu jest złamani, atakować dalej na nich. Dobra, ich armia się pospała właśnie. Gdzie moje włócznie? Tutaj, atakować na generała. O,
Chyba mało kto wyjdzie żywy sam z tej bitwy. Już pan z busów w niewoli jest. Dobra, tu daj sobie radę i dalej napierać. No tutaj uderzać, bo tutaj jeszcze się trzymają oni. Tym się zajmijcie. I tu zaatakować. O, gdzie to będzie jest? Tu. Niech przyjdzie tutaj. Ty dorwać? Dobra, ale przy dosyć małych stratach po mojej stronie udało się pogromić ich armię. Jak generał się trzyma, ale generał to naprawdę ciężka jazda jest, więc... On może wytrzymać dużo, po prostu. Ci strzelają, nie wiadomo do kogo, okej. Okay. Zatakać tu? Of God, our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will. Okay. Arnold poległ. Był. No okej. Okay. Przyznaję, że udało się całkiem zwycięstwo odnieść. Straty tutaj niewielkie są po mojej stronie. Zwłaszcza, że walczyłam już nie z niezorganizowanym motłochem, znaczy z trochę niezorganizowanym motłochem, ale pod dowództwem generała po prostu, a nie jakiegoś przypadkowego typka. Więc to też miało tu znaczenie. No plus sama wartość Straży Generalskiej w bitwie. To też ważne jest. All civilized peoples will be awed by the victory we have won. No dobra, przy pogromie 2000 armii. Niech będzie. Execute. A smashing victory! They must fear us now! An order! Tych mogę rozwiązać. Orders, my king! Dobra, rozwiążemy tych. Zwerbuję sobie tych. Uzupełnij mi tych. Tych rozwiążę. To ma sens, wiem o tym. Tutaj połączymy sobie troszkę. Tych odeślę. My lord. Leaving the army. I will make them fear you. Yes. Of course. Okej. Okay. O, taką armią mogę maszerować dalej. Gdzie tu granica jest? Tu. No to tutaj wieżyczka. No i oblegamy Teufelund. Jeju, naprawdę zmienię tą nazwę, to tylko zajmę. Budujemy. Okej. Okay. To chyba automatycznie rozejmę, ponieważ mam taką przewagę, że nie będę raczej bawiła się w obleganie tego.
Zrobimy save'a. Dobrze i... No cóż, tutaj chwilowo ogarnięte, pieniędzy znowu nie mam. Tutaj mnie atakują. Wskażmy turę. O. Ej, wow. Czemu jest tak dobrze? Ej, ja zrobię save'a. Zobaczę, jak to wyjdzie na automacie. No, no nie, tego raczej nie miałem szans obronić. Chyba, żeby im taran spalić. Dobra, nie, pal licho. Jeszcze środkujemy na nich. Ale kiedy indziej? No i pytanie, czy teraz nagle mi krzyżacy wyskoczą jakąś armię nie wiadomo skądś, czy nie? Nie! A to tak, teraz przydałby się pokój z krzyżakami, bo będę się biła z tymi. Super. A, dobra. Oblegajcie jeszcze chwilę, to oblegane. Czekaj, to zajęte, to oblegane. Koniec tury, nowy członek rodziny. To wiem. Okej. Okay. Czyli... Tutaj... Galowie się opowiedzieli po naszej stronie, czy to właśnie Zeltowie. Są po naszej stronie, świetnie. Przynajmniej tyle. Mam jakichś sojuszników, ktoś mi lubi. Dobra, zajmę to. Safe, no tutaj automatycznie raczej po prostu, bo nie widzę sensu tego atakowania. No co? Niewiele to zmieni. 12. Naprawmy mury, trzeba będzie przeszkolić. Tutaj widzę, że mogę spróbować. No za dużo tur, ale mogę. To się liczy. No i co, bierzemy wszystko. Zostawię tutaj jeden oddział, który jest najmniej ważny. Wy zostańcie. No i tutaj będzie trzeba tych pogromić. Dobra, nie macie jakiejś specjalnie silnej armii. Ja mogę nabrać sobie najemników. Kolejnych. No. Tak, chyba tak zrobię, że biorę najemników i wtedy rozgromię. I od razu do kontrataku. W ogóle mogę sobie przesłać tutaj tego szpiega. I też, czy mam jakiegoś wolnego generała? Tutaj. To ty chodź tu i będziesz wieżyczki stawiał już. A potem zajmie się zamieszkaniem w tej twierdzy. Oho. Ja tutaj krzyżacy zajęli. Okej. Czy za jakiś spór będzie jest konkretny? To jest krzyżaków. No dobra, czyli mam tutaj dwóch wrogów. I słabnącą armię. Pięknie. To tego właśnie potrzebowałem w chwili obecnej. Czyli garstką żołnierzy muszę zająć cały kraj. Aha, dobra. Miło się zapowiada. W każdym razie mamy kolejną wojnę. No ale tą bitwę już raczej w kolejnym odcinku. I raczej tego odcinka nie będę nagrywał zaraz po tym. Tylko troszkę jeszcze odpocznę i ewentualnie potem nagram. Znaczy obudzę się może bardziej. To jest myśl. A dobra. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych filmach z Terrym. Legacy of the Great Torment. Bye bye. Co tu jeszcze mam? A. Dobra, nieważne. Dzięki za uwagę. Cześć!